Hej, z tej strony QK, witam w kolejnym odcinku Wreck and Roll Dark Souls 2. I najpierw muszę sobie pogłośnić. O kurwa, chciałem po... Jesus, kurwa, wstęp best Eva. No, pozytywnie, w poprzednim odcinku jednak się nagrywał obraz, a ja o tym nie wiedziałem. Ale tak, pobawmy się kataną. Patrzcie, mamy tutaj takie przebijanie, sexy to wygląda. Mamy jeszcze... takie coś. No i mamy zwykłe bicie. Oczywiście ja to trochę wolniej robię i chyba mi więcej staminy bierze. Bo nie jestem dość zręczny, żeby używać tej broni. Sprawdźmy sobie tutaj. Tuchent teraz taki. Tuchent ma w sumie to samo. Tutaj to ładnie wygląda. O, pięknie. Co tu? Zwykłe. I full power. Patrzcie, jak kurwa dużo bierze tej staminy. No, strasznie, strasznie kusząca broń. Sprawdźmy jej parametry. Ma aż A w zręczności. Zajebista. Jednak blida nie ma. Co dziwne na katanę, bo w sumie katany w jedynce chyba wszystkie miały blida, prawda? Co tu jest? Katana z czarnej stali używana przez rycerzy Aleon. Jedna z najbardziej wytrzymałych katan. Ulubiona broń mistrzów szybkiego dobywania. Uszczegół potęgi swojego. Aha, okej. Bardzo fajne, bardzo kuszące, ale nie jestem pewien, czy będę używał zręczności. Kurczę, no. Sam nie wiem. A wiecie, co mi się wydaje? Wydaje mi się... Dobra, jednak mi się nic nie wydaje, przepraszam was. Tak? Nic mi się nie wydaje. Dobra. To ciśniemy dalej, prawda? Zmieniamy sobie ekwipunek na buławę. A co mi tam? Ja chciałem jeszcze sobie troszkę zwiększyć teraz poziom jakiś, czy coś. No, kuźwa, aha, to u tej babki, Jezu. A właśnie, pozdrowienia dla Oxide'a, bo patrzę sobie do niego na kanał i patrzę i o, znowu dał Dark Souls'a i miałem nagrywać Crash'a, ale jak ja widzę, jak ktoś daje Dark Souls'a, to ja stwierdzam, że ha, też bym dał Dark Souls'a i nagrywam Dark Souls'a, także Crash zamiast dzisiaj jest Dark Souls, ho, 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 ho. Dobra, nowy poziom chcę. Klaseczka, daj mi nowy poziom. Ja bym na pewno chciał siły więcej. Tak nie wiem, z 18 może? Jeszcze mam od zajebania tego wszystkiego. Co by tutaj dać jeszcze? Cholera, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. No shit, może tej... Tego sobie może trochę damy więcej. Co tu jeszcze mamy? To? Czy życie? Może trochę wytrzymałości więcej damy? Życia? Cholera, no nie wiem. Może sobie wiary trochę skoksamy. Koksać wiarę, czy nie koksać wiary? Kurczę, nie mam pojęcia. Więcej stręża damy i na razie tyle. Na razie tyle. Dobra. Z racji tego, że znerfili mój jeden z ulubionych czarów w ostatnim patchu chyba. Znaczy nie wiem, czy to poprawili, czy dalej jest znerfione. Ale zrobili tak, kuźwa, strasznie chamsko. Czekajcie, czy ja mam jedną buławę? Tak, to ja chcę drugą jeszcze kupić. Będziemy się bawić w Tuchenda. Poproszę. Dziękuję. I jeszcze bym chciał strzałki kupić. To są bełty, tak? To są strzałki. Dobra, to kupimy może, nie wiem, z... Aha, tu się tak fajnie robiło jeszcze. Tak, dobra. Stówkę, dobra. Okej. Ale w ogóle mam... Mam akurat na 12, to dobrze pamiętałem, dobra. Także tak. Co ja tutaj jeszcze chcę zrobić? Chcę dać sobie drugiego Tuchenda tutaj i sprawdźmy, czy ja mogę nosić. Mogę nosić. I patrzcie, to jest zajebiste. Silniejszy cios. I on robi aż kurwa 3 uderzenia. Co ma potężną siłę stagerowania, czyli wytrącania z równowagi. Plus jeszcze jakbyśmy mieli pierścień, no to wiadomo, zwiększa każdy pojedynczy cios o chyba 10 czy ileś. Także to jest zajebiste. Także tak, to jest bardzo dobre. I tym można było stagerować bossów. I to dość dużą liczbę bossów. No ale teraz nie wiem, jak to jest, bo to też znerfili oczywiście. Tak, bo nie wiem, ci z From Software, nie wiem, oni chyba nie bardzo kojarzą
Tutaj na samym początku gry możemy tą tarczę zdobyć. Nie jest ona zajebista, szkarłatna parma. Ale tak, mówiłem kiedyś, że na początku gry bez kupienia tarczy możemy dostać tarczę, więc o tym właśnie mówiłem. I jaka ona jest w ogóle? Sprawdźmy. Szkarłatna parma, widzicie, ma 75 fizycznych tych i słaba jest ogółem, słaba. Ojej, nie wyszło mi. Tak sexy chciałem zaskoczyć tutaj. Zawsze mi wychodzi, ale teraz nie, bo wiecie. Nacisnąłem rek. Dobra, i tutaj proszę bardzo, jesteśmy w wieża płomienia Heide. Tutaj mamy sexy kolesia, którego rozwalimy fajnie, sexy też. Dobra, skończysz koleś, dobra. Coś wypada, z nich wypadają fragmenty niebieskiego oczka, co pozwala na atakowanie winnych, czyli tych, którzy już mają jakieś grzechy w postaci na przykład PvP i tak dalej. O, tu jakiś duszek jest, kto to jest? Jordan Melee. Alright. Ale nie będziemy Jordana, bo ja nie gram w koszykówkę, hello. A przynajmniej aktualnie, dobra. Tutaj mamy tego, tego warto pokonać jak najszybciej, bo on się respi tylko raz. Ups. Troszkę mi nie wyszło tak jak miało. No właśnie, tak myślałem. A, masz, gin po prostu. Jesus. On daje nam delikatny kościany pył, który możemy sobie spalić w ognisku i dzięki temu mamy buteleczkę plus jeden. Zaznaczam, że chyba to tylko działa w ognisku w Majuli, tutaj byśmy nie spalili, a przynajmniej kiedyś. Tylko czy nie pamiętam, bo ten patch wszedł i teraz... A ja grałem przed patchem, więc nie chcę tutaj nic, że wiecie, żadnej informacji podawać błędnej. Pyk, pyk, dziękuję. Widzicie, buławy, duale to jest kurwa coś potężnego w PvE. Talizman Lloyda, raczej wiadomo o co chodzi. Tutaj ze zabicie otworzyła nam się dźwignia. Widzicie, tam jest taka arena śmieszna. Możemy sobie włączać tą. I dzięki temu nam skacze do góry. Tak jakby powiększa się arena po prostu. Kolejne jej fragmenty zaczynają się budować tam, widzicie. Dokładnie, tak to wygląda. Ciśniemy dalej. Tak, tutaj jest kurczę ich trzech. Oni nie powinni wszyscy trzej przyjść na raz, ale na wszelki wypadek sobie tutaj troszkę kolesia zlurujemy. Headshot. A, póki jeszcze nie przychodzi. Dobra. Come on, bitch. Come on, bitch. Kurczę, lubię zawsze blok trzymać. Muszę pamiętać, żeby nie trzymać. Już zginął. Szybki jest. Muszę pamiętać, żeby nie trzymać. A właśnie, no tak, bo oni się puszczają we dwójkę. A! A, Jezu! Jezu, Jezu, Jezu. To, żebym teraz zjebał. Uciekaj, QK, łyknij se tutaj. Troszkę wyciągu z Mountain Dew. Ty jesteś który? Ty masz full życia, tak? O, nie trafiłeś. Dobra. Ten zginął. Tamtym zajmiemy się później. Zaciśniemy teraz tu jeszcze. Turururum, turururum. Siema, ziom. Co tam słychać? Taki groźny jesteś z two-handem. No, popatrz. O kurwa, no rzeczywiście jesteś groźny. Te trzecie ataki zawsze mi się ciężko omija. Okej. Okay. W sumie to ja bym to mógł wyjebać w pizdu, bo to mi tylko przeszkadza. Dobra. Tutaj można sobie normalnie przejść. Co mamy w skrzyneczce? Bo już nie pamiętam dokładnie, co jest w skrzyneczce. Zielony pąk. Okej. Okay. I tak, pozytywnie. Chciałem wam pokazać. Są... A, bo tam jeszcze areny nie otworzyłem. No faktycznie, trzeba tamtego zabić. Cholera, no to nieważne, zaraz dokończę. To wrócimy tamtego jeszcze poszkodowanego dobić. Oprócz oczywiście tych fragmentów niebieskiego oczka, można też wydropić z nich po prostu ich sprzęt.
nie jest jakiś najlepszy, ale najgorszy też nie jest. Więc... O, taki groźny jesteś, no proszę. Jednak buławy są groźniejsze. Blady kamień. Do czego jest blady kamień? Po co dostaliśmy blady kamień? Gdzie jest blady kamień? Ktoś widzi blady kamień? Blady kamień, blady. Tutaj było, aha to, blady kamień, blady kamień. Pokaż się, gdzie jesteś, blady kamieniu. No na pewno nie tutaj. To co, to jakieś kurwa broń jest, czy co? Blady kamień, mogłem sprawdzić ten, może... Co by się mogło nazywać blady kamień? Tarcza, nie. Tutaj. Nie. No goddammit, nie wiem, kuźwa. Tu? Nie, to nie jest to. Cholera, ej, no pozytywnie nie wiem, kurwa, co ja dostałem teraz. Ale mnie wyśmiejecie potem, ja pierdzielę. Dobra, nieważne, nieważne. Gdzie tu się to otworzyło? Tu się otworzyło. Tutaj mamy kolejny fragment areny. Proszę bardzo, tam widać troszkę z boczku arenę. O, widzicie? Widać wodę, tam bulgocze sobie i leci kolejny fragment. Można... Przed tobą kłamca. Można rozwalić na dwa sposoby fajne tego bossa. Pierwszym z nich i raczej takim, co większość graczy będzie robić, to po prostu, tak jak tutaj było, włączanie fragmentów areny, wchodzenie i bicie się z nim po prostu, tak? Także to wam zaraz zademonstruję. Najpierw stworzyłem specjalną postać, żebyście zobaczyli, jak się zabija tego bossa bez używania ani uniku, ani chociaż jednego ciosu. Ha? Z turnieju Q-in i Q-red mogą się schować przy QK-u. Patrzcie na to. No, także mam nadzieję, że doceniacie to, że zrobiłem specjalnie nową postać, mimo to, że to jest kurwa prawie początek gry, no ale, ale zrobiłem, tak? Dobra, mamy tutaj smoczy jeździec. Zobaczmy. Kurczę, ten guzik mi się chujowo tutaj włącza. Wow. Koleś, spokojnie, spokojnie. Alright. No co ja teraz zrobiłem, kurwa? Akurat stagger i chuj, jeszcze mnie jebnie teraz. Stag, UK, to było... Ah. Dobra, to nie działa, to jednak tym nie będziemy robić. Wow, dosięgnął mnie kutasek. Dobra, chyba czas na jakiś blok, bo robi się niebezpiecznie. No nie gadajcie, że mnie zabije taki kurde koleś gruby z... A znowu. A masz ty nic, poniu. No za szybko to robię, ten unik. A masz ty nic, poniu, dobra. Jezus, ale to teraz zlamiłem troszkę, przepraszam pozytywnie. Tak swoją drogą to ja nie chciałem już... Dziękuję za ten. A właśnie ja tutaj blady kamień dostałem, no dokładnie. Odbiera w wyposażeniu wszystkie dodatkowe moce, czyli tak jakbyśmy chcieli restartować to, co już zrobiliśmy na naszym sprzęcie. No, tak myślałem, ale zapomniałem to sprawdzić, dobra. Ja chciałem biegać z tym. Dobra. Bo jednak ta niebieska tarcza nie jest taka do końca wyjebana w kosmos. Tutaj mamy ognisko do odpalenia i mamy laseczkę, która wcale nie jest laseczką. Która sprzedaje cudy. Aha, ja miałem z nią gadać, przepraszam za przewijanie. Chuj wie, o czym mówiła, przepraszam pozytywnie. Tu mamy... Dzwonek! Do rzucania cudów. T
to jest większa wiarę używaną do cudów. I tutaj proszę bardzo, mamy włócznia błyskawic. Użycia 3. Przed znerfieniem było ich aż 10, kuźwa. Teraz, żeby mieć więcej zużyć, trzeba koksać trzeba koksać co? Trzeba koksać... Dostrojenie chyba, tak, dostrojenie trzeba koksać. Chujowo, powiem wam szczerze, bo to był bardzo mocny czar i strasznie lubiłem go używać. Parę innych też tak znerfili. No cóż mogę poradzić. Głupio, głupio. Plus jest taki, że nie ma... No na razie nie potrzebuję. Plus jest taki, że nie trzeba wcale... I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king. Że nie trzeba wcale się tego trzymać, że trzeba mieć 150 poziom do PvP. Więc możemy koksać wszystkie staty na dzień. Okej, czy coś jeszcze? No, po co przyszłaś? Mów. Do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? Tak. My preceptor always said this art should be shared with the world. Tak sądzisz? And such is my only wish. Ty masz strasznie nudne życie. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... Well... I must do this. Oczywiście, oczywiście, że masz. Being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Ach, nie jestem. I pozytywni. Have to move soon. To a place I could gull the... Sorry. Co? Help the gullible by teaching the good word. Czemu ty ciulasz? Oj, bo cię zaraz zabiję. Dobra, to już mówiłaś. Tak, wszystko kurwa, jak mnie ciulasz, to wypierdalaj. Dobra. To ciśniemy teraz jeszcze do drugiego bossa, bo jest tutaj strasznie w pobliżu. Strasznie jest w pobliżu. Sprawdzimy. Czy QK sobie poradzi za pierwszym razem z nim? Aha, dostaliśmy oczywiście duszę. Smoczego jeźdźca. Wiadomo, możemy ją zjeść, albo możemy sobie zrobić jego broń. I chyba jeszcze łuk, ale nie jestem pewien. Jeśli to jest ten łuk, o którym myślę, to za pierwszym razem jak grałem, to go używałem i strasznie mi się spodobał. A może pozytywnie, może jednak Dexa będę... W sensie zręczność może jednak będę pakował. Cholera, sam nie wiem, kurczę, tyle super możliwości, ja nie wiem co... Co pakować, no siema. No, już jakie chamskie tutaj są te... A masz, dziękuję, pogadali. Coś wypadło, nie wypadło. Ja się zablokowałem chamsko, kurczę. Poza tym jednak tych uników nie mam takich zajebistych, jak sądziłem, że mam. A szkoda. Ale fajnie, duży w chuj damage przecież zadaje. 800 kuźwa damage'a. I to jeszcze w takie niecałe chyba 2 sekundy. To dobry damage. Widzicie, buławy się strasznie opłacają. Szkoda, że ten cios bierze całą kurwa staminę prawie. No ale co już mogę rzec. Tyk, pyk. I pyk. I gościa nie ma, dziękuję. Teraz się tu pojawi te śmieszne te. Tutaj jest. Poproszę. Pociągnij, QK, ciągnij. I patrz, jaka piękna katedra. Otwiera nam swój jęzor przeznaczenia. Oh yeah, łańcuchy tutaj zachęcająco się bujają. Co mamy? Stary, rozjarzony klejnot życia. Fuck yeah. A tutaj się dostajemy co? Pozytywnie, co tu dostajemy?
pierścień spętania i kukła człowieka. Pierścień spętania do czego jest pozytywni? Ano do tego, że nawet jak... A nie, nie, to jest, że zmniejsza nam ten... Procenciki. W sensie, jak spadamy, to nam zmniejsza chyba o 10% HP, czy coś takiego, aż do 50% maksa. A to, to niweluje o 50% działania tego, czyli zmniejsza o 5% i maksymalnie nam zmniejszy do 75%, więc jeśli ktoś bardzo często umiera, to ten pierścień jest z kategorii must have. Okej. Okay. Tutaj mamy trochę przywołańców. Lager. On pewnie ma lagi. Alpha Stigma. Okej, okay, on jest chory na Stigmę z finala. A on jest Raimi. Nie wiem, kim on jest. Nie znam typa. Da, z racji tego, że z tym bossem nie jestem jakoś super przyzwyczajony i obyty do walki, no to... A właśnie, w ogóle kto to jest? Ktoś, kto się nazywa Stary Zabójca Smoków. Co może delikatnie sugerować, albo raczej przypominać Ornsteina z jedyneczki, ale czy to Ornstein, czy to nie Ornstein? Oto jest pytanie. Jeśli to Ornstein, to zszedł na złą stronę mocy, no właśnie dlatego, że używa mroku. A dlaczego używa mroku? Kto go tam wie? Dobra, pozytywni. Hardcore bez tarczy, kuźwa. Tarcza są dla gimbusów. No, kuźwa, akurat w tym momencie musiałem. Okej, okay. Ups, ups, ups. Czekaj, czekaj, czekaj. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Da, defensywny styl teraz. Co, będzie strzelał czymś? Nie strzelaj, stary. Kurde, teraz mnie zaatakuje. A nie, jednak nie, dobra, przeżyłem. Co zrobisz? Znowu to... Okej. Okay. Teraz ci walnę, ty mi walniesz. Bo czemu by nie, nie? Wiesz, cios, cios za cios. Okej, okay, ciekawe, czy kiedy się zastageruje, chłopak. Patrzcie, strasznie łatwo się obchodzi tych kurwa bossów. To jest przecież śmieszne. O, jaki unik żeś zrobił. Walczysz coś? Poza tym wydaje mi się, że on jest mniejszy niż w jedynce. Ups. Jakie combo ty robisz, stary? Kiedy ty się zastagerujesz? Da, defensywny styl. Low. Wow. Dobrze, że mnie tym nie dosięgnął, bo pewnie by mi zrobił jakieś wyczesane combo. Stagger. A, jeszcze nie stagger. Czarna magia! Byłeś fajniejszy, jak używałeś prądzików. Ła! O ty! Spryciarzy, no chodź. Ło! Ło! O ty spryciarzu. Nie ma stagera. Taki kozak jesteś? No chodź. I atak. Stager! Come on, bitch. Teraz cię rozwalę tym silniejszym ciosem. Co się kurwa patrzysz? Dziękuję. Wygrana. I naśladowca Ornsteina albo Ornstein został zabity. Widzicie, dusza starego zabójcy smoków. Sprawdźmy, czy opisem przypomni tamtą. Tutaj. Stary zabójca smoków to wspomnienie po pewnym rycerzu z dawnych legend. Pewnie mowa o Ornsteinie, ponieważ on był rycerzem. Użyj wyjątkowej, bla bla, to samo co wszędzie. Okej, dostaliśmy jeszcze pierścień. Stary pierścień lwa. Jeden z pierścieni Gwyna. Ulubiony pierścień rycerza pogromcy smoków wzmacnia kontratak pchnięciem. Tak jest. Bardzo stare, co też nam podpowiada, że Dark Souls 2 dzieje się po Dark Souls 1 i to dużo, dużo, dużo później. Dobra. Zmieniamy się na tarczę i buławę, bo to jest bardziej seksowny wygląd. Tutaj mamy jakieś przejścia. Tutaj przed tobą iluzja, co jest totalnym bullshitem.
Tutaj mamy. Tutaj chyba mamy zajebistą tarczę, tak? Czy tam? Nie, tutaj jest tylko kula. Tutaj jest zajebista tarcza, dzięki której można przejść po prostu większość gry. Tak? I to nie jest jakieś, kurczę, żelazna maska z hejt i pawęż. Żelazna maska z hejt. Już pytacie, co to jest? Już wam mówię, co to jest. To jest takie coś, proszę bardzo. Taka maseczka. Nawet ciekawa. I co jeszcze dostaliśmy? I dostaliśmy pawęż, tak? Pawęż 30 stręża, aż to jest akurat bolesne, bo jakbym poszedł w zręczność, to przez na początku nie mógłbym z tym biegać. A tak to mogę sobie teraz koksać stręża i będę mógł sobie biegać z tym. Tarcza wyjebana, jak widzicie. Bardzo ładnie wygląda. Jeśli ktoś jest fanem chwalenia słońca, no to zajebisty klimacik ta tarcza ma. No i co? I tyle będzie na ten odcinek. Na tym odcinku gdzie sobie pójdziemy? Może na przystań? Albo powiecie sami. Mamy wybór pozytywny. Tu gdzie była ta babka od cudów. Możemy iść za nią dalej. Tam bardzo nisko pod ziemię, gdzieś tam, tam jest przystań wikingów, pozdro Oxide. Albo możemy iść do takich śmiesznych, kurczę, zameczków czy czegoś, które są tam za prześladowcą, co wam mówiłem w poprzednim odcinku, że jest przejście, jak jest te takie od jakiegoś ptaszka gniazdo, to stamtąd możemy lecieć. Pozytywnie, dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli, żebym robił kolejne, a ja sobie na razie pogadam z tym typkiem. Transient being. Twój stary, kurwa, był ulotny. Aha, to nie jest miejsce dla twojej starej. Sam stąd idź. Koleś. Bo ty masz nawet ładną zbroję, zaraz sobie pogadamy inaczej. A założymy się? Kiedyś zostanę. Nie mów tak do mnie. Dobra. Tak, on nas polubi, jeśli będziemy mieć ten taki znaczek śmieszny, który dostajemy za nawiedzenie chyba kogoś. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien, czy za zwykłe nawiedzenie, czy nie. W każdym razie jakiś tam trzeba coś tam mieć. Jakiś znak albo inne ciulstwo. Tutaj mamy zejście w dół jeszcze. Ktoś tu zginął. Okej. Okay. Mamy ognisko. A tu mamy posągi, dzięki którym możemy się połączyć, jeśli jesteśmy w tym sojuszu błękitu, na arenę. Także tak. Polecam. I to w sumie tyle w tym odcinku. Pozytywnie, patrzcie, jaki mamy seksowny cień. Dzięki za oglądanie. Na razie nikt nie dał znać, co mam pakować i tak dalej, a szkoda, bo kurczę, sam nie umiem jakiegoś pomysłu kreatywnego wymyślić, czy tu chodzić dalej z tymi buławami, czy coś. Chciałem wam je pokazać po prostu, jakie są potężne. W sumie już trochę w Strange'a wpakowałem, więc... Da, kamera się psuje, także w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.